Wielu więc Żydów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w niego. A niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego dokonał Jezus. Wtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: Cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego, wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. A jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie wiecie i nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął. A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prookował, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, lecz też, aby zebrać wietno rozproszone dzieci Boże. Od tego też dnia naradzali się, aby go zabić. Jezus więc już nie chodził jawnie między Żydami, ale odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim i tam przebywał wraz z uczniami. A było blisko, była blisko Pascha Żydowska i wielu z tej krainy szło do Jerozolimy przed Paschą, aby odbyć oczyszczenie. Szukali więc Jezusa i mówili jedni do drugich stojąc w świątyni, cóż sądzicie, zapewne nie przyjdzie na święto. Arcykapłani zaś i wydali rozkaz, aby każdy, kto się dowie o nim, gdzie przebywa, doniósł, ażeby go mogli pojmać. Kochani, dwa najważniejsze wydarzenia, na których opiera się nasza chrześcijańska wiara, która jest też główną częścią Ewangelii, to jest śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Pan Jezus Chrystus wiele razy pokazywał, że dla Niego śmierć to zjawisko zupełnie inne niż dla ludzi, którzy niestety byli pokonani przez śmierć. Ale widzimy przecież, że Pan Jezus ma władzę nad śmiercią. Widzimy, jak skrzeszał z umarłych, mamy tu młodzieńca, pamiętamy tą wdowę, która rozpaczała po utracie swojego syna, jego również zbudził. Natomiast jeśli chodzi o Łazarza, wzbudził Łazarza w stanie rozkładu. To absolutnie wskazuje na to, że ten, który jest w stanie skrzesić człowieka w stanie rozkładu, jest tym, którym jest zmartwychwstaniem. I dlatego Pan Jezus powiedział do Marty i Marii: Jam jest zmartwychwstanie. Pamiętacie, mówiliśmy ostatnio o tym, że wszyscy czekali na zmartwychwstanie w dniu ostatecznym, a Pan Jezus powiedział, że jest jeszcze inne zmartwychwstanie. Ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Każdy, kto we mnie wierzy, choćby i umarżyć będzie. Nauka apostolska rozwija to dalej i mówi, że zmartwychwstanie, o którym mówił Pan Jezus Chrystus, dotyczy zmartwychwstania podczas Jego przyjścia po kościu. Będziemy zabrani na obłoki, tak jak obiecał w XIV rozdziale Ewangelii Jana. Myślę, że dojdziemy do tego rozdziału, jeśli Pan Bóg pozwoli. I tam jest napisane, że gdzie będziemy... Ludzie myślą, że Pan nas przyjdzie, przemieni i stąpi z nami na ziemię. No nie, tak nie będzie. To inny etap. Pan Jezus przychodzi na obłoki, zabiera swój kościół, przemienia tych, którzy w Niego uwierzyli, którzy stali się częścią kościoła, którzy do tego kościoła należą, którzy posiadają Ducha Świętego. I zabiera nas do domu Ojca. Dlaczego? Bo wiemy z Pisma Świętego, że w domu Ojca ma się odbyć wesele barankowe, To znaczy ta część, która jest w domu Ojca. A potem przychodzimy z Chrystusem, a z nami wszyscy święci, na górę oliwną podczas przyjścia, widzialnego przyjścia na tę ziemię, aby ratować Izraela, który w tym czasie nie tylko będzie wierzącym, ale jeszcze w wielkiej opresji. Prawda? Więc to jest bardzo ważne, żeby te rzeczy rozumieć. Więc Pan Jezus przez to zmartwychwstanie udowodnił ponad wszelką wątpliwość, że jest Synem Bożym i to, co mówi, jest absolutnie prawdą. I z tą prawdą musieli się ci ludzie zmierzyć. Pani to jest pewien problem, to prawdę głosi niepokój w Ludzie, którzy do tej pory żyją w kłamstwie, to ludzie żyją mrzonkami, obietnicami, dlatego mamy w tym świecie tak, jak jest. Nie głosuje się na tych, którzy mówią prawdę, tylko na tych, którzy są iluzjonistami, oczywiście, obietnic wyborczych. No cóż, Pan Bóg powiedział, to jest przekleństwo, przeklęty każdy, kto na sercu swoim własnym i na człowieku polega i z ciała czyni oparcie swoje. Czy to nie do Izraela, Pan powiedział, zawsze zwodzi ich serce, nie poznali dróg moich, dlatego przysięgłem w gniewie moim. Nie wejdą do mojego odpocznienia. A też mówi zepsute jest serce podstępne, prawda? Dlatego jedyną rzeczą, którą my możemy wziąć za podstawę dla naszego życia i zbawienia, jest jedynie Słowo Boże, tak, nie emocje. Nie łzy nawet, bo nie łzy obmyły nas z grzechów, tylko krew Pana Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo ważne, wiara, która jest, ma swoje źródło w fakcie, jakim są Boże obietnice. Dopiero za tym idą emocje, uczucia. Dopiero za tymi emocjami idą czyny i inne rzeczy. W taki sposób to jest, tak? A przecież my i u wiarą jesteśmy zbawieni. Prawda? Nie poprzez emocje, nie poprzez uczynki, lecz poprzez wiarę, fakt, jaki się dokonał dla nas, dla naszego zbawienia, poprzez golgotę i zmartwychwstanie. Bo gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, golgota nie miałaby żadnego znaczenia. Może dla łotra, który w tym czasie wisiał na krzyżu? Tak, ale dla nas niestety bylibyśmy nadal w swoich grzechach. A całe nasze życie było bez sensu, bracia i siostry, no bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to ja mam inną propozycję. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Przepraszam, gdzie jest jakiś dancing tutaj? To byłoby największe pytanie. Dlaczego? No bo skoro życie nasze kończy się wraz z płytą pomnikową, to znaczy. Że nie warto się poświęcać. A przecież wszystko, co my robimy, to, że żyjemy, że oddaliśmy Panu swoje życie, że naszą chlubą jest służyć Jemu, to jest dzięki zmartwychwstaniu. Dlatego, że nasza wiara jest żywa. A tak to byłaby martwa. Tak jak martwe są wiary i religie wszystkich ich założycieli, którzy dawno już ulegli rozkładowi. Natomiast nasz Chrystus, jako jedyny, nie tylko umarł, ale i zmartwychwstał i więcej na pewno po nas przyjdzie. Powiedział, nie pozostawię was tu sierotami. Dał nam Ducha Świętego, dziękujemy, pociesza nas, przygotowuje, przemienia, uświęca, chwała Panu. Ale celem naszym jest Pan Jezus Chrystus, bo mamy być do Niego podobni i mamy również osiągnąć Jego chwałę. Więc to, co Pan Jezus tutaj dokonał, miało niesamowite znaczenie. Bo Paweł Apostoł pisze w liście do Koryntian napisał, jeśli nie ma zmartwychwstania, to poginęliśmy. To prawda bo całe nasze życie kończyłoby się wraz ze śmiercią. Dlatego Żydzi, e, widząc te wszystkie cuda Pana Jezusa, a ten powiedzmy to był kulminacyjny e, i w kulminacyjnym momencie, prawda, został uczyniony przez Pana Jezusa, ten znak świadczył, że no cóż można było większego jeszcze dokonać. Kochani, kiedy patrzymy tutaj w Boże Słowo, Wielu uwierzyło w Pana Jezusa. Wielu. Wielu uwierzyło w Pana Jezusa. Teraz, kochani, cuda jest, to jest bardzo ważne. W co wierzysz? Czy wierzysz w cuda, czy wierzysz w to, co Jezus powiedział? Kochani, patrzcie, tyle ludzi uwierzyło w Pana Jezusa, bo widzieli cuda, ale nie wierzyli w Jego słowo. Jeśli uwierzyłeś tylko poprzez cuda, a nie przez słowo Boże, to niestety masz pewien problem, bo Pan Jezus mówił do Żydów, którzy uwierzyli w Niego, dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlaczego nie potraficie słuchać słowa mojego? I dalej kończy, waszym ojcem jest diabeł i chcecie postępować według sprawiedliwości ojca waszego. No to jest pewien, albo nieprawości, może tak byśmy powiedzieli. Chociaż, jeśli chodzi o sprawiedliwość diabła, to on się kieruje własną sprawiedliwością. To jest typowe dla ludzi, których cechuje właśnie to, że oni uważają, że w nich jest tyle siły, że mogą jednak, starając się wytrwać do końca i doprowadzić swoje zbawienie do happy end, czyli takiego szczęśliwego zakończenia. To jest nieprawda. Pismo Święte mówi, że On rozpoczął w nas dobre dzieło i będzie je kontynuował aż do swojego przyjścia. Nasze zbawienie jest dziełem Chrystusa. Od początku do końca. I chwała Bogu za to. A jest to ważne. Dlatego, natomiast niektórzy, no właśnie, to jest ten problem, oni chcieli mieć aprobatę swoich przywódców. Ja to widzę czasami, jak wielu wierzących ludzi zmierza się z prawdą biblijną. Ona robi rewolucję w ich życiu, ale oni na wszelki upadek idą spytać się swoich przywódców. No i tu mamy problem, prawda? Bo nie zawsze ci przywódcy patrzą na Boga i, na, i szukają tego, co jest Jego ale często pilnują swoich własnych interesów. I wtedy zaczyna się niestety problem. Państwo mówi, że ludzie nie słuchali Pana Jezusa, bo własnej chwały e, szukali. To jest taka rzecz. Powiedzcie mi, czy wy jesteście gotowi zmieniać pod wpływem Bożego szuwa swoje poglądy? Jesteście czy nie? Właśnie, my ciągle jesteśmy reformowani przez Słowo Boże. Cały czas uświęcani, przemieniani. Ciągle zmieniamy swój sposób myślenia do myślenia Bożego. I to jest bardzo ważna rzecz. Natomiast ci ludzie, którzy chcą być takimi, wiecie, takimi wyroczniami, to oni mają problem ze zmianą sposobu myślenia. Jak jakaś prawda dotrze do bieżących ludzi i stwierdzają, że muszą coś zmienić w swoim sposobie patrzenia na Boga i na Jego zbawienie, to wtedy zaczyna się burza. Czemu? Czego ci ludzie szukają? Prawdy? Nie. Oni chronią swoje ja. I to jest problem. Bardzo często wyrzuca się ludzi ze zboru nie dlatego, że są grzeszni, jak i grzeszący, postępujący w sposób nieprawy, ale dlatego, że nie są lojalni wobec swojego przywódcy. To jest poważny problem. Na tym pośliznieni się Żydzi, nie wiem czy wiecie o tym, ale przecież kiedy na pewno czytacie Pismo Święte i tam jest napisane tak, że Pan Jezus wjeżdża na ośle do Jerozolimy. Wszystko jest przed nim otwarte. Ludzie rzucają szaty, rzucają kwiaty, rzucają jakieś tam liście palmowe. Wydaje się za chwilę, krzyczą Hosanna królowi Dawidowemu, a potem patrzą na swoich przywódców. Pan Jezus wchodzi do świątyni. Widzi, co tam się dzieje, wyraża swoje opinie na ten temat. Kapłani nie chcą pana Jezusa namaścić na króla, ani Faryzeusza, ani uczeni w piśmie. Wszyscy go odrzucają. I co? Ci ludzie, którzy rzucali swoje szaty, którzy krzyczeli: Hosanna, Dawida Dawidawiamę, patrząc ślepo na swoich przywódców, odrzucają pana Jezusa, mówiąc: Nie mamy króla, mamy cesarza. Kto ich podbuntował do tego, czytamy, że ich przywódcy podbuntowali ten lud. Bo prawda, którą głosił Pan Jezus, dokonuje rewolucji w ich życiu. I oni sobie zdawali z tego sprawę, że nie mogą podjąć tej prawdy, bo ona zmieni całe ich życie. I to nie jest tak, że korzystnie. Rozumiecie, pewne rzeczy wyjdą nam na dobre, ale pewne rzeczy będziemy musieli tu się zostawić. Zależy, co człowiek uważa za dobre. Zaraz się o tym przekonamy. Więc ci, oczywiście jedni uwierzyli, chwała Bogu, a drudzy co zrobili? Poszli do Paryzeuszy, powiedzieli czego dokonał Jezus, no bo przecież trzeba było jeszcze skonfrontować swoje poglądy, czy, czy, czy nam wolno wierzyć. To takie, wiecie, magisterium rabinackie, tak jak kiedyś ktoś powiedział, magisterium kościoła. Oczywiście nie jestem za tym. Żeby było w ten sposób, że co nauczyciel to nowa doktryna, bo czasami tak jest, że co nauczyciel to doktryna. Nie, kochani, powinno być tak, że jest Biblia, jest jedna, duch jest jeden i nasze poznanie może się różnić głębią, ale nie może różnić się w znaczeniu dosłownym, czyli inaczej w podstawach naszej wiary. W rzeczach istotnych, fundamentalnych nie możemy się różnić. Natomiast jeśli tutaj jest problem, to należy zre, zrewidować to wszystko, w co ci ludzie wierzą i co oni głoszą. I nie można ślepo, tak jak Izrael, iść za swoimi przywódcami, bo gdzie oni ich zaprowadzili, prawda? Zaprowadzili ich na manowce i wszystko, co się potem stało w historii tego narodu było straszne. To jest tak, jak Pismo Święte mówi, przeklęty, kto na człowieku polega i z ciała czyni oparcie swoje. Bóg dał nam Słowo Boże. I powinniśmy w tym słowie Bożym chodzić z całą powagą, całym oddaniem i, jak mówi słowo Boże, z drżeniem odnosząc się do Bożego Słowa. Żeby nie traktować słowa Bożego dowolnie, nie przekręcać, nie przeinaczać, nie dopasowywać do swoich jakichś poglądów, idei, czy nawet życia. Bo niestety to jest też nagminne. Wtedy Pan mówi, że on się do takiego człowieka nie skłania który taki ma stosunek do Bożego Słowa, ale tego, który jest pokorny i z drżeniem odnosi się do Słowa Bożego. Prawda? A Pani Jezus też to mówi, nie tylko Izajasz. Mówił, błogosławieni ubodzy w duchu. To jest bardzo ważne. Jeśli rozumiesz to, że potrzebujesz Boga, potrzebujesz Go poznawać, Jego bliskości, to wiesz o tym, że naprawdę jesteś, nie jesteś samowystarczalny. Tak jak w Laodycy było, pamiętamy, tak? To stwierdzenie, bogaty jestem, bogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Ja myślę, że gdyby dzisiaj Pan Bóg umarł, to jest to niemożliwe oczywiście, ale gdyby teoretycznie Pan Bóg umarł, myślę, że niektóre zbory nadby się nie zorientowały. Bo skoro nie ma Go w zborze, tylko jest poza zborem, to nawet by nie zauważyli, że coś takiego się stało. No może po zjawiskach, jakby ciemność zaległa całą ziemię, ale pewnie by przypisali to znów, może COVID-20 albo coś jakimś innemu zjawisku. Czytamy, że arcykapłani faryzeusze zwołali z tego powodu Radę Najwyższą. To znaczy, że oni mieli poważny z tym problem. To był argument nie do zbicia. Więc, więc jeśli wiemy, jak znamy klasyka, który kiedyś powiedział, jeśli fakty nie, nie potwierdzają naszego punktu widzenia, to gorzej dla faktów, a faktycznie powinniśmy zmienić swój punkt widzenia. No niestety, Wiemy, że władza nie kieruje się takimi rzeczami. Czytamy, że podsumowali Pana Jezusa. Zobaczcie, nie mówią, że coś złego uczynił, tylko mówią, ten człowiek dokonuje wiele cudów. To jest wina? No chyba nie, prawda? Przecież to jest żadna wina, jeśli chromi chodzą, jeśli umarli są wskrzeszani, jeśli trendowaci odzyskują zdrowie. No to co to za wina? Pytam. Ale jest pewien problem. Dochodzimy za chwilkę do, do, do sedna sprawy. Oni bo jeśli go tak zostawimy, aha. To co? Wszyscy w niego uwierzą. No to jest pewien problem, dlatego że oni wiedzieli doskonale, że kiedy przyjdzie Mesjasz to porocy na ten temat wystarczająco dużo mówili, że nastąpi zmiana zakonu. Na przykład, w milenium mamy kapłaństwo Izraela powszechne. Pogan nie, ale. Izraela powszechne. W Kościele Bożym jakie mamy kapłaństwo? Również powszechne. Na początku, kiedy Izrael wyszedł z Egiptu, również Pan Bóg ustanowił Izraelowi powszechne kapłaństwo. Ale z powodu tego, że ci, te plemiona oddały się bawochwalstwu, lecz jedyne plemię lewiego stanęło po stronie Boga i wystąpiło przeciwko Złotemu Cielcu, to wiemy... E, że z tego powodu Pan powiedział, że oni będą tym kapłaństwem, którzy będą pilnowali tego, co święte. Dlaczego? Bo stanęli po stronie świętości. To jest bardzo ważne. Oczywiście, jakbyśmy to przenieść na dzisiejsze czasy, zobaczcie. Jest dokładnie tak samo. Co tam mamy? Mamy kapłaństwo hierarchiczne. No, arcykapłan tam różni kapłani, zmiany kapłańskie 24, zmiany kapłańskie, potem lewici, którzy obmywają ręce a aronitom i tam przygotowują te ofiary, obmywają, palą ogień i tak dalej. Więc widzimy wyraźnie, że mamy schierarchizowane kapłaństwo. No i oczywiście oni ogarnęli ten cały kult, stanęli na czele i stworzyli taką kastę, która oczywiście zajmowała się robieniem na tym Interesów mieli bardzo dobrze, nawet do tego, jak im brakowało jeszcze pieniędzy, to zrobili targowisko z dziedzińca świątynnego. Czytaliśmy o tym, prawda? A jak jeszcze im, im brakowało pieniędzy, no to co zrobili? Jeszcze wprowadzili dwudrachmowy podatek dla tych, którzy chcą do świątyni chodzić i w niej uczęszczać. Gdzie to tak, dziesięcina było za mało, mu trzeba było jeszcze więcej tam różnych danin jeszcze namnożyć, na, na namnożyć, dlatego, że jak nie wiemy o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Tak powiedział też jeden z klasyków, prawda, samoobrony, no wiadomo, że chodzi o pieniądze. To jest fakt, to jest fakt. I to jest taka rzecz, że kiedy czytamy Boże Słowo tutaj, oni mówią, że jak nastąpi zmiana kapłaństwa i nie będzie kapłaństwa hierarchicznego, to na co świątynia na co wtedy będzie świątynia, prawda? Potrzebna. Pismo Święte mówi, że kiedy skończy się ten system świątynny tutaj w czasie zakonu, skończył się w 70. roku, później mamy oczywiście system świątyni w milenium, a potem wieczności, jak jest napisane, będzie świątynia? No nie, no znów nie ma świątyni, bo Bóg nasz jest dla nas świątynią. I tyle. I, i na tym się kończy. Więc widzimy wyraźnie, że te zmiany, które miały nastąpić... Całkowicie zmieniały hierarchiczne kapłaństwo. Na przykład Kościół Rzymskokatolicki, prawosławny i inne tego typu naści, odłamy, one akceptują absolutnie tak zwany porządek hierarchiczny tego kościoła, i dzięki temu, właśnie na tej zasadzie też działa ekumenia, że trzeba przymijąć prymat piotrowy. No i oczywiście te wszystkie różne zasady, które tutaj są ustanowione przez tą tak zwaną stolicę apostolską. Ale mamy jeszcze inne sytuacje, bo również na przykład w ruchach protestanckich również odradza się tego typu właśnie myśl schierarchizowanego przywództwa. I już widzimy, w niektórych przypadkach się one zaledwie rodzą. Takim jednym z przykładów to jest system pastorski, który jest absolutnie zaprzeczeniem systemu braterskiego który jest opisany w Biblii, o którym Państwu powiedział, braćmi, jesteście. Następna sprawa, widzimy, że później niektóre kościoły się jeszcze bardziej schierarchizowały i mają już biskupów, mają również też prezbiterów naczelnych, i tak dalej, i tak dalej. To idzie coraz dalej. A więc jest coś takiego, że człowiek zawsze dąży do dwóch rzeczy: władzy, pewnego sposobu życia opartego właśnie o dziel i rządź, i oczywiście korzyści materialne albo korzyści mogą być też intelektualne, kiedy ktoś robi karierę i oczywiście w tym przypadku również mnoży swoje zasoby, tak? bo te zasoby nie są tylko materialne, ale są też przecież intelektualne. A więc mamy pewien problem, prawda? I tutaj, kiedy czytamy, im nie chodzi o nic innego, tylko o świątynię, prawda? I, zabierą, i zabiorą naród nasz. To słowo nasz nie powinno nam wybrzmieć w naszych uszach. Nasz. Do kogo należy Boży Lud? Do pastorów? Do biskupów? Do kogo należy? Do głowy Kościoła, do Chrystusa. A kto zarządza w Kościele? Duch Święty. Przez co? Przez Słowo Boże. I a reszta jest to... Organizm Boży, jakim jest Kościół, jest zorganizowany po Bożemu... I Pan Bóg daje pewne powołania do tej służby. Ale nigdy nie jest to e, kościół jednego aktora. Zawsze jest taka sytuacja, że zbór powinien żyć jako ciało Chrystusowe, i poszczególne członki powinny oczywiście posiadać Boże życie i tym życiem żyć. I zawsze każdy z nas się powinien przyczyniać do tego, aby kościół Boży się rozwijał, zarówno liczebnie, Pomnażając się, jak też oczywiście duchowo wzrastając. To są podstawowe nasze zobowiązania wobec Ciała Chrystusowego. No i wtedy Kajfasz, który był w tym roku arcykapłanem, mówi: Wy nic nie wiecie. No on wie najlepiej, bo to są tacy ludzie, którzy wszystko wiedzą, prawda? I musimy wiedzieć o tym, że jak oni wszystko wiedzą, to już my nic nie mamy prawa wiedzieć. Otóż to nie jest tak. Każdy ma prawo z was weryfikować swojego przywództwa na podstawie Bożego Słowa. Co prawda pojawiają się tacy ludzie, którzy mówią, ja jestem pomazańcem i nie powinien mnie nikt weryfikować, ale uważam, że dzisiaj pomazańców nie ma, bo Pan nas przestrzegał przed ludźmi, którzy mówią, ja jestem pomazańcem. Prawda? Musimy uważać, bo pomazaniec to jest Chrystus. Pan więc przyjdzie wielu i będą mówić, ja jest Chrystus. Czyli pomazaniec. Bądźmy ostrożni co do tego. Apostoł Paweł, chociaż był największym albo apostołem, tak bym powiedział, przynajmniej dla mnie tak, mogę powiedzieć, że on się wcale nie smucił z tego powodu, że jacyś Berejczycy wzięli Biblię i go sprawdzali, czy on dobrze mówi, tak? Czy on mówi zgodnie z Bożym Słowem? Czy Paweł się na nich obraził? Myślę, że nie. Być może nawet powiedział Łukaszowi, napisz, że byli szlachetnego usposobienia. Co to znaczy, nie wierzyli ślepo, ale badali pisma, czy tak się zatrzymają. I to jest nasz obowiązek. Bo jeśli nasz przywódca jest ślepy i ty też będziesz ślepy, to jak ślepy ślepego prowadzi, to gdzie wpadnie? W dół. Dlatego musimy o tym wiedzieć. Pan Bóg ślepcom otwierał oczy po to, żeby widzieli wyraźnie Chrystusa. Otwierał uszy po to, żeby słyszeli Boży głos, tak? Słowa Bożego, i szli za Panem Jezusem, tak. I też naśladowali również innych, ale tych, którzy postępują według wzoru, jaki jest nam dany w Chrystusie. A Fajnie, fajnie. Ja w ogóle mówię, że jeśli na przykład z Boże nie ma takich ludzi, którzy naśladują Chrystusa, no to jest bida z nędzą, kochani, bo. Bo to jest pewien problem, bo wtedy tacy ludzie udowadniają, no w Biblii jest napisane, ale wśród nas nie ma ani jednego, który poważnie te sprawy traktuje, tak? Ja wiem, że to kosztuje. Całą przemianę naszego życia kosztuje, bo powołanie, każde powołanie pociąga za sobą całkowitą przemianę życia. Jeśli ktoś jest powołany, musi być całkowicie podporządkowany temu powołaniu, tak? I właśnie to jest bardzo ważne, żeby jednak Rozumieć, że nie tylko dotrzymałeś dar łaski Bożej, ale Bóg się powołał do budowania, pomnażania ciała krusowego. Jeśli jesteś dzieckiem, no to jesteś nastawiony tylko na branie, tak? Ale jeśli jesteś dojrzałym chrześcijaninem, to będziesz rozwijał się i już nie będziesz chciał być błogosławiony tylko. Będziesz chciał być też błogosławieństwem, kochani, bo to, że my jesteśmy błogosławieni, to my wszyscy to wiemy, bo przeczytaliśmy w liście do Eufezjan, że... Pan Jezus Chrystus ubogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Jest tak czy nie? Właśnie. I cała sztuka na tym polega prawdziwego uczniostwa i służby w Kościele, abyśmy my wszyscy stali się błogosławieństwem w tym Boże, w którym jesteśmy. Tak, tak. Tak, tak. Ktoś powiedział, nie ma ludzi niezastąpionych. Ja nie wyznaję tej zasady. A wiecie, dlaczego? Nie było drugiego Pawła. Nie było drugiego Jana. Wiecie, jednak ktoś tam kręci przy tokarni, jakieś tam kółko i coś tam toczy, to takiego oczekam ona zastąpić, prawda? Dlatego, że te maszynowe, jak gdyby powtarzanie tych czynności jest możliwe. Nawet do takiej precyzji, że nie musimy się zbytnio wysilać. Jakby to był na przykład półautomat, czy automat, to w ogóle nie musimy się wysilać, tylko zaprogramujemy Enter i jedziemy, Panie dzieju, tak? Natomiast w chrześcijaństwie nie jest tak, bo nie jesteśmy automatami. Każdy jest indywidualnością w Panu. Dlatego nasze poznanie jest cząstkowe i każdy z nas wnosi tu cząstkę Chrystusa, zarówno jako prawdę objawioną, i także prawdę jaką, taką, która jest dowodem tego. Tej przemiany, którą dokonuje w nas Boże Słowo. Tak? Pan Jezus. Jest napisane, że on jest prawdą, patrzymy na niego, widzimy, jak żył, postępował, takim my mamy postępować. A potem jest napisane, że mamy patrzeć na Słowo i porównywać, bo ta przemiana musi być zgodna z Bożym Słowem. Tak? To, że się ludzie zmieniają, to na świecie się ludzie zmieniają, tylko nie na obraz Chrystusa. A my mamy być zmieniani na obraz Chrystusa według Jego Słowa. Idziemy dalej, kochani. I nie myślicie. O, tu się z nim zgadzam. Pamiętajcie, mamy myśleć, nie mamy coś wiedzieć na temat wiary i Bożego Słowa. I jestem całkowicie z tym zgodny. I apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, co to się nauczyłeś, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą inni, innych również zdolni nauczać. Tych, którzy oczywiście chcą się uczyć. No nie wszyscy chcą się uczyć, dlatego że jeśli ktoś nie ma zamiaru wykonywać tego, co tu jest napisane, to po co mu nauka. No do czego mu to. Tak? To jest ta sytuacja. To jest ta sytuacja tej babci, co się ustawiła w kolejce w czasie, w czasie Stanu Wojennego i usłyszała, że naboje sprzedają. Coś się babci chyba przypomniało z partyzanckich czasów. Stanęła w kolejce i słucha, a dają tylko po 10. A ona mówi też. Dla mnie też 10. A potem podchodzi do takiego pana i pyta, proszę pana. A do czego te naboje są? Może myślała, że do RKM-u albo do czegoś innego, nie wiem. Ale on mówi, no do syfonu. Jakiego syfonu? No taki, są takie syfony, to się naboje e, wkręca i nabija się te syfony i powstaje woda, e, woda sodowa. To po co mi naboje, jak ja nie mam syfonu? No i właśnie ta cała sytuacja również, to ja sam to widziałem na własne na oczy i słyszałem na własne na uszy. Tak samo i Boże Pańskim, jeśli nie ma zamiaru życia Chrystus, nie masz zamiaru być Jego sługą, to straciłeś czas. Ale jeśli chcesz zostać uczniem Pana Jezusa, chcesz być Jego sługą, chcesz Go uwielbić przez swoje całe życie, tak? Dopóki masz tutaj czas, to to jest dobry czas dla Ciebie. Bo można się czegoś nauczyć i pamiętajmy o tym, żeby nie było takiej sytuacji, że jedni coś wiedzą, a drudzy... E, czyta tutaj i nie, jeszcze na dokładkę nie myślą, bo jak nie wiesz, to i nie myślisz, bo nie masz o czym, nie masz o czym. To jest poważna oczywiście sprawa. Powinniśmy o tym pamiętać. I objawia tutaj pewną rzecz. Lepiej jest dla nas, znów ciekawa rzecz, dla nas to znaczy dla kogo? Właśnie dla tych, którzy przeciąć z tego korzyści, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby ten lud zginął. Czytamy, że tu mamy dwie, dwie bardzo ważne, złożone wypowiedzi. Pierwsza, nasz interes, i druga, niedobrą rzeczą jest, aby ten lud zginął. I to jest ciekawa rzecz, ponieważ Pismo Święte nazywa tą drugą część wypowiedzi, że to jest proroctwo. Że Jezus miał umrzeć za naród. Zwróćmy też uwagę na następną rzecz tutaj, czyli za lud. Następna sprawa, a nie mówił tego sam siebie, ale był arcykapłanem w owym roku i prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. I tu widzimy wyraźnie Jan podkreśla, że nie chodzi o tą pierwszą wypowiedź, czyli ich własny interes, tylko chodzi, czyli polityczny interes, albo ekonomiczny również interes, bo polityki od ekonomii trudno jest rozdzielić. to chodzi o duchową sprawę, że Jezus miał umrzeć za cały naród. I tu a ta część jego wypowiedzi, jest proroctwem. Właśnie kiedy idziemy dalej, dochodzimy do następnej rzeczy, a nie tylko za naród, lecz też, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Czyli mamy Izraela, za który Pan Jezus umarł jako naród i mamy Pogan, a wśród Pogan dzieci rozproszone Boże. Apostoł Paweł mówi, że on głosił Ewangelię, aby tak czy owak trafić na wybranych. Jeśli masz dylemat, czy jesteś wybranym, jeśli tego słuchasz i tutaj siedzisz i czas poświęciłeś, to myślę, że. A co ty myślisz, że ty, ty Pana Boga szukasz? Gdyby Pan Bóg Cię nie szukał, to by Ciebie tu nie było. A jak już uwierzysz Pana Jezusa i narodzi się na nowo, to zadaj mi to pytanie, pamiętaj, czy ja jestem wybrany. Powiem, oczywiście. <grym> tak, uwierz to ci powiem. Zwróćcie uwagę na następną rzecz. Pismo Święte mówi, że. Rozproszone dzieci Boże należy zebrać w jedno. Pamiętamy to o 17 Ewangelii Ewangeliana. Bóg jest Bogiem Jedności. On powiedział: Ojcze, tak jak my jedno, aby oni w nas jedno byli. Jeśli w nas, to chodzi tu o duchową więź, na zbudowaną na Słowie Bożym. Nie mamy żadnych innych postaw, jak tylko Słowo Boże. I Nie mamy innej treści, która nas oświeca, inspiruje i naucza i prowadzi do poznania prawdy, jak właśnie Duch Święty. Jeśli mamy tego samego ducha i tę samą Biblię, powinniśmy być jedno. A jeśli nie jesteśmy, to Pan Bóg musi dużo w naszej głowie zmienić. A jeśli nie w głowie, to i bo być może w życiu. No bo to jest pewien problem. Czasami w życiu mamy, hodujemy jakieś rzeczy, które nas dzielą. To jest bardzo ważne. Człowiek musi być, zanim zostanie napełniony, to musi zostać wyprąniony. Tak, 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 tak. Wtedy mówimy o pełni Ducha Świętego. Jeśli coś zostawiłeś tam w tym swoim naczyniu, to nawet jeśli Duch Boży cię napełni, to będzie, nie będzie pełni. Dlaczego? Dlatego, że tam jest coś, co niestety zajęło miejsce Ducha Świętego. Czytamy w Bożym Słowie, że od tego dnia naradzali się, aby Go zabić. No, widzicie, kochani, za co pytanie? No, Pan Jezus sam powiedział. Powiedział tak świat nie może was nienawidzić, ale mnie nienawidzi, bo ja świadczę, że uczynki Jego są złe. Dlaczego tak jest? Dlaczego Pan Jezus nie głosił Ewangelii, Bóg cię kocha? Dlaczego tak nie głosił takiej Ewangelii? Bo Ewangelia jest dopiero wtedy Ewangelią, kiedy mamy niestety tragiczną wieść, tak? Że jesteśmy zgubieni, nie ma sprawiedliwego ani jednego, prawda, czytamy w Bożym Słowie. Jesteśmy umarli duchowo i, i żyliśmy w tych swoich, tej swojej martwocie, życiem całkowicie oddzielonym od Boga i Jego życia. I to jest ten problem. Przecież Pan Bóg, Pan Bóg przekazuje człowiekowi życie. Nie tylko fizyczne, ale też życie duchowe I to jest bardzo ważne Myśmy się narodzili na nowo I Pan Bóg przekazał nam Twoje duchowe życie Staliśmy się duchowymi dziećmi Pana Boga Dzisiaj żyjemy w uświęceniu I pewnego dnia Pan Bóg doprowadzi pod względem ducha do, do, Jesteśmy doskonali Pod względem duszy jesteśmy doskonaleni A nasze grzeszne ciało Oczekuje odkupienia Tak jest to znaczy, że dopiero przestaniemy niestety chorować, umierać, cierpieć i tak dalej. Pan Bóg nam w tym wszystkim pomaga i bardzo często jest napisane w cierpieniu Jego odwróci, w chorobie go odwróci, wszystkie cierpienia i tak dalej. Czy Pan Bóg nam pomaga w tym sytuacji? Nie jesteśmy bezbronni jak ten świat, ale z drugiej strony, no niestety ciało nasze reperujemy, łatamy, jak się tylko da. Dlaczego? Bo nie chcemy być zewleczeni, lecz. Przyobleczeni. Czyli chcemy po prostu dopielgrzymować do tego dnia, który Bóg nam wyznaczył. Albo do jego przyjścia, albo do skończenia procesu uświęcenia w naszym życiu przez Boga. Tak jak apostoł Paweł, prawda? Mówi: Biegu dokonałem, wiarę zachowałem, oczekuje mi wieniec. To jest bardzo ważne i dlatego też powinniśmy na to uważać, ponieważ jak sami widzimy, religia to sposób na niestety na różne. Ludzkie działania, które wcale ma, nie mają na celu naszego dobra, ale własne korzyści. Nie zawsze jest to wina przywódców, którzy z siebie robią takie bożyszcze, ale często jest to wina nas samych, jako ludzi. Apostoł Paweł liście do, do e, Kretańczyków, czyli o Kretańczykach w liście do Tytusa, napisał, w jaki sposób Kretańczycy... Zawsze ugarzę wstrętne bydenta brzuchy leniwe. I świadectwo to jest prawdziwe. Po co on to mówił? Oni nie chcieli tworzyć wspólnoty, tylko chcieli stworzyć teatr jednego aktora. Przyjdziemy, są tacy, co nam wyłożą, są tacy, co nam powiedzą, my się nie musimy angażować. Czy nie dziwi was to, że nasze zbory są tak bardzo podobnie w swojej formule, jak kościół, z którego wychodziliśmy? To jest dziwne, prawda? Zwróćcie uwagę, co było najważniejsze, kiedy tam byliście? Dla ciebie, dla mnie. Co tam było najważniejsze? Wszystko kręciło się wokół ołtarza. I tam ta cała liturgia związana była cała z ołtarzem. Po jakimś czasie. Ludzie, którzy byli no, coraz bardziej wykształceni, coraz bardziej pobudzeni zmysłowo do odbierania różnych bodźców, których bogactwo w tym świecie było przeogromne, spotkał się jeden czy kilku e, duchownych i stwierdziło, musimy wprowadzić jakiś element rozrywkowy. I musimy nazwać to tak miło, żeby, wszyscy, żeby to było w jakiś sposób umotywowane. Wiecie, co wprowadzili? Organy. I kiedy te organy wprowadzili, to jeden z biskupów, który wszedł do katedry oliwskiej i usłyszał grające organy, tak, tak, pierwszy raz je usłyszał, pekło mu serce z wrażenia. I wszyscy już wiedzieli, że... O, tak, tak, padł trupem. I wszyscy już wiedzieli, że muzyka organowa ma niesamowity wpływ nad ludzi, którzy się zgromadzają w kościele. Ale upłynęło dużo czasu, muzyka się zmienia, wiecie, trendy, mody, różne rzeczy, prawda, się zmieniają. Po jakimś czasie okazało się, że już nikt to za bardzo nie przykładał uwagi. Może byli tam tacy koneserzy, co się w tą muzykę czy, czy melodie organowe em, em, zachwycali, się tymi angażowali. No. No, ale młodzież niespecjalnie, więc Kościół zaczął gromadzać coraz mniej młodych ludzi, a coraz więcej było starszych. Jeszcze pamiętam, za moich czasów, a dawno to było, jeszcze przed wojną jaruzelską. I kochani, i wtedy tam ci, spotkali się ci duchowni i powiedzieli coś takiego: Musimy wprowadzić takie elementy rozrywkowe, że w ten sposób będziemy mogli coś zmienić, że młodzież wypełni kościoły. I wiecie co wprowadzili? No, to było w moim, w moim czasie, jak byłem młodym chłopakiem. Wprowadzili elektryczne gitary. Wiecie, kościół potężny, wysoki, stary, zabytkowy z 1410 roku, a może i wcześniej. Wyobraźcie sobie, jak to wszystko było, Nie, wiecie, wiecie, wiecie co to wyglądało, tak? Oni tam stanęli z tymi gitarami, jak dali czadu, to od razu wszystko ożyło, te światła, te witraże, nagle zrobił coś fantastycznego, no tego to jeszcze nie było. Muszę wam powiedzieć, że za tydzień o 14:30 nam szy dla młodzieży Kościół był wypełniony. Chcieli się tam dopchać do, do przodu, nie dało rady. Stali jeszcze przed kościołem. Dlaczego? Bo wreszcie coś się działo? Nie nie, to nie było słowo Boże, nie tam słowa Bożego nie było. Okazało się, że Ołta stracił znaczenie na rzecz muzyki. Tego zespołu, który tam był. Jednego nawet gitarzystę znaliście bardzo dobrze, który grał na tym. No i akurat na trąbce grałem, ale był taki nawet jazz, ale nie w kościele oczywiście. I był taki jeszcze jeden człowiek. Nie, no w kościele też gram, ale nie jazz oczywiście. I był taki jeszcze jeden człowiek, który znacie. Jak on na imię? Tak jest, Andrzej. Tak, on miał Andrzej. On na tej szarpał te druty tam w tym um, kościele, bardzo w tej świątyni. Bardzo, że tak powiem, przyjemnie dla ucha młodego człowieka. Zobaczcie, ołtarz został zastąpiony muzyką. I młodzież tam przychodziła nie dla Chrystusa, nie dla ołtarza. Oni tam przychodzili dla tej muzyki. Chcecie powiedzieć, że w protestanckich zborach było inaczej? Tylko, że potesiańskie zbory nie zbieramy się wokół ofiary, tylko zbierały się wokół Bożego Słowa, wokół kazalnicy. A może inaczej, wokół Biblii raczej. No i oczywiście pewnego dnia, no cóż, Biblia to już też taki przeżytek, prawda? Jak dzisiaj się na przykład zapytamy kto czytał dzisiaj fragment, który mieliśmy rozważać, to się okazuje, że lasu rąk nie ma. Nieniczni tam podnoszą paluszek i tak ze wstydem, żeby nie wyszedł na kujona biblijnego, nie? No co, zrobimy eksperyment? Kto dzisiaj przeczytał ten fragment, który ja czytałem dzisiaj i go rozważam? Jeden, dwa. O, to tak jak Sepuku. Sami widzimy, co się dzieje dzisiaj. Ludzie już nie wiem, co się stało z ludźmi, przestają żyć słowem Boga. Więc trzeba wprowadzić inne elementy. No i oczywiście jak muzyka, to zaraz musi być jakiś stand-upper, taki super, wiecie, przy pomocy Biblii zabawiacz tej, tego zgromadzenia. Oczy tego tam Boga doklejają z każdej strony, Jezusa też, ale problem polega na tym, że oni nie łowią ludzi na słowo Boże do Chrystusa, tylko łowią ludzi na Chrystusa do siebie, rozumiecie? To jest tragedia. I właśnie to, czego jest mowa o Laodycei, to Chrystus jako Logos, jako Słowo przestaje królować w zborach. Nie patrzcie na osobę. My przecież my nie, nie jesteśmy już e, w tej religii, z której żeśmy wyszli. Tak? Że ciągle szukamy jego postaci. O, tam wisi na krzyżu, tu stoi jako figura, tam gdzieś namalowany na ścianie. Przecież my tak nie szukamy dzisiaj Chrystusa. tak? W jaki sposób my szukamy Chrystusa? Dla nas Chrystus objawia się w Bożym Słowie. I teraz mamy taką ciekawą sytuację, że niestety Słowo Boże idzie do kąta, tak jak tam poszła ofiara do kąta, i niestety znów tak jak oni, tak i my, gdzie zgromadzamy się wokół sceny estradowej. I co przypominamy? No to zależy, zależy od prowadzących raz kabaret, raz cyrk. Albo też jakieś przedstawienie iluzjonistów, bo wiecie, czasami te stopy o centymetr wydłużają, nie? Manipulując tymi butami, wiecie, to zawsze można taki cud zrobić, nie? Albo na przykład uzdrawiają niepłodność upamien, to Stuprocentowa gwarancja. Więc, kochani, to są problemy dzisiejszego chrześcijaństwa, dzisiejszego świata, dlatego, że Chrystus ma Logos na imię, tak? Zanim stał się Jezusem, był Logosem i dzisiaj również jako Chrystus przez Logos Słowo oddziałuje w zgromadzenia. I niestety okazało się, że myśmy ten Logos wyrzucili poza nasze zbory, a zrobiliśmy ze zboru coś takiego, że on w tym zborze nie chce być. Pani, nie wiem, żyję jako chrześcijanin 40 lat, dokładnie 40 lat. I muszę wam powiedzieć, to tyle ile Izrael chodził po pustyni, prawda? I muszę wam powiedzieć dziwną, dziwną, dziwną rzecz. Niestety. Chociaż tyle lat pielgrzymuję tutaj, jednak mogę powiedzieć, że wiele, wiele rzeczy się zmieniło nie do poznania. Przez 40 lat nigdy nie słyszałem na temat Laodycei Właściwego wykładu tego słowa. Czy wiecie co? Że oni tą samą scenerię biorą do ewangelizacji. Tak rozumieją ten fragment. Słuchajcie, jest bór, który wy wykopał Pana Jezusa. Bo nie ma miejsca dla Jego słowa. Widzicie? On stoi za drzwiami i mówi o, otwórz drzwi. A ja wstąpię do Ciebie, będę z Tobą wieczerzał. Jakie drzwi? Po co? Na co? Przecież Pan Jezus nie mówi, otwórz mi drzwi, bo On potrzebuje, żebyśmy Mu drzwi do zboru otworzyli, jak myślicie? Jak się uczniowie przed Panem zamknęli, to co? To on czekał, aż tam pukał, otwórzcie mi drzwi, ja chcę tu wejść, pokojem Was obdarzyć, tak? Było czy nie? No nie, oni się zamknęli tam, a Pan Jezus i tak tam... Przed, bo to był Jego lud, to byli Jego uczniowie, tam było Jego miejsce, potrzebowali Bożego pokoju i On tam przyszedł. Ale kiedy Pan Jezus tutaj w Laodycei znalazł się za drzwiami, to on nie pukał do drzwi, żeby oni Mu drzwi otworzyli, on pukał do tych, którzy słyszeli Jego głos, aby otworzyli drzwi tego zgromadzenia i wyszli stamtąd, bo tam go już dawno nie ma. Wiecie o co chodzi? Otwórz zboru. takiego zboru, w którym już niedawno pana Jezusa nie ma. Potem wyjdź Chrystusowi naprzeciw. On przyjdzie do ciebie i będzie z tobą wieczerzał, a ty z nim. Dziwna sytuacja, nie? Dzisiaj tak samo jest, że łatwiej czasami Chrystusa poza zborem znaleźć niż w zborze. Są takie sytuacje. Dlatego Pan Jezus nie zwania nas z odpowiedzialności. Dlatego bo pamiętacie, w dziesiątym rozdziale o tym mówiliśmy. Zbawiony człowiek przez Chrystusa wchodzi do Bożej owczarni, do jednego kościoła, bo nie ma więcej kościołów. Jest jeden Boży Chrystusowy, tak? Tego On jest głową. I dalej co mówi? I teraz mówi o nim, o zbawionym wyjdzie i co? I pastwisko znajdzie na wszedł, a teraz wyjdzie i pastwisko znajdzie. To jest bardzo ważne. Podobało mi się kiedyś, chyba to Paul Washer powiedział, powiedział w taki sposób, nie szukaj zboru blisko twojego miejsca zamieszkania. Szukaj takiego zboru, który jest blisko Biblii. A ja powiem więcej jeszcze, nie tylko Biblii, ale Chrystusa, bo można też Biblii używać, ale Chrystus, o nie o Chrystusie zjastować. I to jest bardzo ważne dla nas, istota, kochani. Dlatego w naszych zborach pamiętajmy, Potrzebne jest Słowo Boże i to nie takie słowo, co będzie miodem smarowało, bo Pismo Święte tak nie mówi. Pismo Święte mówi, że albo jest to chleb, albo jest to młot, który rozbija kamienne serca, albo jest to ogień, który wytrawi wszelką nieprawość. Tak jest, czy nie? I przez słowo rzecz, każdy człowiek jest osądzony, i chwała Panu, żeby wyszedł z tego sądu zwycięsko. Prawda? I to jest bardzo ważne. Bez tego sądu człowiek nie może się nawrócić. Bo kiedy patrzysz na siebie Bożymi oczami, to wiesz, że jesteś bez Chrystusa zgubiony na zawsze. A z Chrystusem uratowany na zawsze, uratowany na wieki. Rozumiemy to, prawda? Dlatego pamiętajmy, nie zróbmy tego, co zrobił Kościół katolicki i inne tego typu kościoły. A teraz i tym, torem, tym samym torem idą zbory protestanckie, oddziałując na zmysłach. I mówiłem to o kretańczykach. Pamiętacie, na czym polegał problem kretańczyków? Byli leniwi, nie chcieli się duchowo rozwijać. Więc chcieli być zawsze dziećmi. I potrzebowali takiego ojczulka. Wiecie, taki wirgiliusz. Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje, a miał i wszystkich 120 troje, tak? My też tak chcemy w zborach być? Dziećmi do końca życia. Tak jak Paweł mój, patrząc na czas powinniście być nauczycielami, a jesteście nadal dziećmi, prawda? To wybijmy sobie z głowy. Tak być nie powinno. My musimy żyć w Bożym Słowie. Całe nasze zgromadzenia, to Słowo Boże, albo je rozumiemy, że dotyczy naszego uświęcenia, albo rozumiemy to nasze, nasza przyszłość, eschatologię, albo na przykład dzieło usprawiedliwienia. To wszystko jest w Bożym Słowie, ale bez Chrystusa to też nie ma większego znaczenia. Dlatego powinniście pamiętać o tym, co Pan Spodział. Badacie Pisma, bo sądzicie, że w nich macie żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Zobaczcie, jak wielu dzisiaj ludzi bada Pisma i głupoty na temat Pana Jezusa opowiada. No niestety, taka prawda. O Duchu Świętym nie wspomnę, bo i tutaj jest sporo herezy. <laughs> A więc widzimy wyraźnie, Jezusa trzeba było usunąć. Kapłani wiedzieli doskonale, że on psuje im interesy, bo głosi prawdę. Nienawidzili go dlatego, że on mówił prawdę i pokazywał grzech. Jak powiedziałem, nie mówił Jezus cię kocha, tylko mówił coś zupełnie innego, opamiętajcie się. To znaczy, że wiara w Pana Jezusa zmienia nasze stare życie całkowicie. Prawda? Nie to, że uwierzyłeś w Pana Jezusa i żyjesz nadal starym życiem. Nie ma czegoś takiego. Takie coś nie istnieje, tak? Bo wtedy patrzymy przez klauzulę, może nie klauzulę, przez spojrzenie Jakuba na zbawienie, tak? Widzę zbawienie? Jesteś zbawiony. Nie widzę zbawienia? Nie wiem, czy jesteś zbawiony. Widzę rzeczy, które zaprzeczają zbawieniu? Twierdzę, że jesteś niezbawionym człowiekiem. I mam prawo tak sądzić, dlatego że sądzę na podstawie. Pismo Święte mówi, Pan mówi, według uczynków będziecie sądzili, tak? I to jest bardzo ważne. My wiarę poznajemy po sposobie życia, jaki ludzie usprawiedliwieni sobą reprezentują. Natomiast Pan Bóg tego nie potrzebuje, bo Pan Bóg usprawiedliwia człowieka na podstawie wiary i to jest jego sprawa. My się do Pana Boga tutaj w taki sposób nie wchodzimy, prawda? Dlaczego? Bo w taki sposób byśmy sądzili niesprawiedliwie, bo nie mamy takiej władzy, żeby móc znać myśli ludzkie, pragnienia ludzkie, motywacje ludzkie lub to, co jest w sercu człowieka. Możemy wiedzieć, czy nie? Nie. Jestem Panu Bogu za to bardzo wdzięczny, że On takie wspaniałe rzeczy czyni w naszym życiu. Pan Jezus już nie chodził jawnie. A myślicie, że dzisiaj pewne rzeczy można jawnie głosić? Jeszcze może można, w niektórych z barach już niespecjalnie pewnie da, Bo z, me z mety rodzą się problemy, tak? tak. To jest ciekawe. Zamiast rozcząsać Boże prawdy, Bożym Słowie, ludzie tego nie robią. Ludzie tego nie robią. Zawsze było tak, jak był kiedyś problem, mieliśmy takie zebrania, zjazdy braterskie. Był jakiś problem doktrynalny, zjeżdżaliśmy się i dyskutowaliśmy tak, do takiego momentu, aż żeśmy usiągnęli Jakiś konsensus, czyli doszliśmy do jedności wiary. I to jest bardzo ważne: jedności zdania i jedności myśli. Tak kiedyś było. Ja jeszcze pamiętam takich braci jak Mrózek, na przykład, i, i inni, którzy, no, co to dużo mówić, jeśli był problem, rozważaliśmy te tematy, czy to na temat zbawienia, na temat pewności zbawienia, czy można być pewnym, czy nie można być pewnym przytaczane były Pismo Święte, raczej się wypowiadali, e, pokazywali dlaczego, e, w jaki sposób ludzie źle myślą, a w jaki sposób powinni myśleć według Bożego Słowa, tak? i tak dalej, i tak dalej. Odkrywaliśmy wtedy mnóstwo wspaniałych rzeczy i też uczyliśmy się apologetyki, jak obronić prawdy wiary przy pomocy Bożego Słowa, bo Boże Słowo jest spójne. Niestety dzisiaj już rzadko takie rzeczy się Zdarzają, dlatego że dzisiaj nasi chrześcijanci, filozofowie mówią, że prawda jest względna i, i to jest tak jak z, z brodą każdy ma swoją, prawda? Więc już takie rzeczy się dopuszcza. Oczywiście nie może być takiej sytuacji, bo tak jak Kościół jest jeden, jak Chrystus jest jeden, jak Duch jest jeden, jak Słowo jest jedno, tak my powinniśmy być też jedno w Chrystusie, prawda? Pójdźmy do tego dążyć. Dobrze, kochani, przejdźmy dalej. Więc Pan Jezus poszedł na, do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim i tam przebywał wraz z uczniami. No tam akurat nie bardzo chciano go ścigać, bo to są tak zwane peryferie, dlatego na peryferiach łatwiej jest takie rzeczy robić gdzieś na stronie tak itd. Zresztą apostoł Paweł też był w Arabii, zresztą Jan Hsiciel też szedł na pustynię judzką i przygotował się do służby. Myślę, że takie rzeczy są po prostu konieczne, aby z dala od zgiełku dorastać do takich rzeczy poważnych, głównych, które niestety nie odbywają się gdzieś tam w zaścianku, tylko odbywają się pośród w sytuacjach takich centralnych czy to miastach, jak tutaj mówi Pan Jezus o Jerozolimie, że niemożliwe, aby prorok ginął poza Jerozolimą czyli taki moment kulminacyjny, kiedy Pan do tej Jerozolimy wróci po to, żeby tam umrzeć i nas wszystkich odkupić. Czytamy, że miała być paska Żydowska, więc robi się tutaj wielkie święto. Ludzie przychodzą, aby, aby odbyć to oczyszczenie. Pamiętajmy o tym, że, że to oczyszczenie było konieczne, bo tylko ci mogli obchodzić Paschę, którzy byli rytualnie czyści. Pamiętamy w czasach Hiskiasza. Hiskiasz chciał zrobić paschę dla narodu izraelskiego, zaprosił wszystkich, ale okazało się, że za mało czasu było, aby lud się poświęcił, za mało czasu było, aby kapłani się poświęcili i przełożył Hiskiasz w paschę za miesiąc. To był taki awaryjny tryb. Nie wiem, czy pamiętacie, że zakon mówił, że jeśli na przykład człowiek nie zdążył się oczyścić albo był przy zwłokach i nie był czysty, mógł obchodzić Paschę za miesiąc, tak? Ale, ale musiał obchodzić tą Paschę. Nie w tym momencie, to za miesiąc. I tak zrobił właśnie król Hiskiarz. Dopiero Jozjasz, król Jozjasz, on w odpowiednim momencie tą Paschę obchodził, dlatego, że naród wcześniej był zainspirowany, zdążył się oczyścić, kapłani poświęcić i obchodzili tą Paskę. Więc tutaj jest ta sytuacja również opisana. Dlaczego Żydzi byli wcześniej niż na samą Paschę? Szukali pana Jezusa i mówili do drugich stron świątyń, cóż sądzicie? Zapewne nie przyjdzie na święto. A więc e, uważali, że pan Jezus nie pojawi się. A jednak się pojawił, tylko później pojawił się, dlatego że pan Jezus e, został ofiarowany jako nasza Pascha, ale o tym będziemy mówić już następnym razem. Dlaczego są różnice tej Paschy, bo kapłani obchodzili dzień później, Jezus dzień wcześniej, niektórzy mówią, że Pan był dwa dni w grobie, niektórzy że trzy dni w grobie, niektórzy mówią, że był jeden sabat, niektórzy może że były dwa sabaty, były dwa. I, i, I rzeczywiście to o tym sobie powiemy następnym razem, ale wiele tutaj spraw i rzeczy będzie przebiegać zgodnie z Bożą. Matematyką i precyzją. To bardzo się cieszę, że tak właśnie jest. A więc czemu oni pytali, cóż sądzicie? O co chodziło? Jeśli jest prawdziwy, jego słowa są prawdziwe, to przyjdzie. Jeśli nie jest prawdą to, co mówił, to nie przyjdzie. I to jest bardzo ważne. Jeśli mówisz prawdę, to nie wystarczy ją tylko mówić. Trzeba być gotowy jej bronić. I trzeba wprawdzie prawdzie stanąć. Dlatego Pismo Święte mówi, opasawszy biodra prawdą. Musimy w prawdzie stać. I pamiętajmy o tym, że kiedy będziemy mówili prawdę, tylko oczywiście w miłości musimy mówić tą prawdę, ale mówić, tak? To efekt jest taki, że musimy się od razu przygotować, że nie będzie aklamacji. Tak? Czyli, Czyli nie, nie wszyscy będą się z nami zgadzać. Od razu będzie taka sytuacja, w się od środowiska, że może być tak, że tych, którzy się z nami zgadzają, będzie więcej, a tych, którzy się z nami nie zgadzają, będzie mniej, a może być zupełnie odwrotnie. Może być tak, że większość się będzie z nami jednak nie zgadzała, a nieniczni się będą z nami zgadzali. I co wtedy? No właśnie, dlatego diabeł robi zawsze taką rzecz, że to dzisiaj cały system tego świata, edukacja jego jest. W ten sposób prowadzona, aby wytworzyć w nas zjawisko stadne. Widzicie zjawisko, jak wygląda? Jeden baran stoi na czele, jak idzie w lewo, to wszyscy za nim, jak w prawo, to wszyscy za nim. Tak? Na takiej zasadzie. To jest tak zwany instynkt stadny. A my nie jesteśmy stadem baranów, tylko jesteśmy Bożymi, oświeconymi dziećmi, mającymi ducha świętego, mamy światło żywota, bo mamy też słowo Boże. I nie jesteśmy stadem baranów, i nie musimy się. Stadnym instynktem kierować, tylko słowem Bożym, bo mamy Ducha Bożego. To jest bardzo ważne. Natomiast byli przekonani, że Pan Jezus tchórzy. No, muszę Wam powiedzieć, że to nie jest prosta sprawa. Ja sam mogę o sobie powiedzieć, tylko dla świadectwa, nic dobrego oczywiście, bo nie warto sobie mówić i robić konkurencję Panu Jezusowi, ale powiem Wam taką rzecz, że przez wiele lat walczyłem ze strachem. Jako człowiek, który, który postawił sobie za cel, mówcie prawdę jedni drugim. Zobaczyłem, jakie to jest trudne. Jak jest trudno mówić prawdę. Jak się widzi potem reakcje ludzi, te nieprzychylne reakcje. Przychodzi taka myśl: A po co ty się tam w to ładujesz? Czemu ty się nie wycofasz? Czemu ty nie staniesz z boku? Ty zawsze musisz. To jest, to jest słowa mojej żony. Ona mówi: No, jak zwykle musiałeś. No musiałem, musiałem, bo chciałem potem spać całą noc, to musiałem to powiedzieć, niż potem rozkminiać przez całą noc, dlaczego nie powiedziałem tego, co miałem powiedzieć. tak? Więc to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, kochani. My musimy stać w prawdzie. I jeśli nasza wiara jest naprawdę autentyczna, prawdziwa, bez braków, to będziemy się opowiadać po stronie prawdy i będziemy to prawdę głosić. Mnie zajęło to wiele lat. Kochani, bohaterstwo nie polega na tym, że my się nie boimy. Bohaterstwo polega na tym, że my, bojąc się, umiemy ten strach pokonać. Bo, przy, bo wiara to jest właśnie, nam to daje, że nie jesteśmy już pełni bojaźni przed ludźmi, tak? Ale boimy się tylko naszego Boga. I to w tej bojaźni znaczy, się, chcemy czynić wszystko zgodnie z Jego wolą jest bardzo istotne. Ja mówię, to wezwanie tam jest napisane. Mówcie prawdę nie drugim. No, ale jak to mówi drugie przysłowie, już nie z Biblii. Powiedz jemu prawdę w oczy, to ci dołba od razu skoczy, nie? nie? jest tak? Ja się przekonałem, że człowiek, który żyje w Bożym charakterze i w Bożej światłości, on jest w stanie znieść wszystko, nawet najgorszą nieprawdę wymierzoną pod jego Kierunkiem. Skąd wiem? No, mam Panu Jezusie przykład. Jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże. Co to znaczy? Jeśli nie masz w sobie nieprawości, nie będziesz bronił swego ego, bo one są krzyżowane. I się tylko o to, aby te wszystkie rzeczy, które na Twój temat ludzie mówią, aby nie były prawdziwe. Jeśli to są złe rzeczy, niech nie będą prawdziwe. Jak dobre, chwała Panu, niech też będą prawdziwe. Dlaczego? Bo jak ktoś mówi piękne rzeczy na Twój temat, a one nie są prawdziwe, to pismo święte mówi, że usta pochlebcy prowadzą gdzie? Do zguby, więc też trzeba być ostrożnym w tym przypadku. Więc mówmy prawdę, nie drugich. I Pan Jezus właśnie pokazał, że prawda to jest zgodność tego, co mówimy z tym, co robimy. To jest prawda. Bo ludzie z zguby jedno mówią, a drugie robią. Tak. A tutaj przytamy, że Pan Jezus, Pojawił się, pojawił się i to nawet na ośle, nie z armią uzbrojonych żołnierzy, chociaż mógł swoich uczniów uzbroić po zęby, tak nie zrobił, nie wjechał na koniu, żeby walczyć, tylko wjechał na ośle jako król pokoju. Niestety nie chcieli pokoju. No jeśli nie chcieli pokoju, więc od tamtej pory mają cały czas wojnę. Do dzisiaj. No tak jest, no cóż na to poradzimy? Acykapani wydali rozkaz i faryzeusze, aby każdy, kto się dowie o nim, gdzie przebywa, doniósł, a go mogli pojmać. Zobaczcie, każdy taki system dba o swoich donosicieli, tak? no, To jest taki pewien problem. E, e, no I no teraz to nawet żeby ci donosiciele nie obrazili się, wynaleziono specjalny termin. Jak mnie to się podoba, chociaż nie jestem donosicielem sygnalista dzisiaj. To się On zasygnalizował. Rozumiem? Fajne, sygnalista. Nie kapuś, nie donosiciel, rozumiem, nie konfident, tylko nie Judasz, tylko sygnalista. Wiecie, to świat ma dzisiaj niesamowity niesamowite repertuar taki wiecie, eufeminizmów, które tak pięknie brzmią. Oni potrafią tak ci powiedzieć, żebyś wypad stąd zrobił, że czujesz podniecenie przed podróżą. To jest taka nowomowa i dzisiaj to nowomowa się stosuje. Bądźmy ostrożni, jeśli coś nazwiesz wprost, to możesz mieć problemy. Ta? Jeśli użyjesz słowa na przykład morderstwo zamiast słowa eutanazja, no, możesz mieć problem. Dlatego, kochani, pamiętajmy o tym, że my powinniśmy zawsze trzymać stronę prawdy, a nie ślepo wpatrzeni w swoich prawie że kapłanów, prawie faryzeuszy, którzy jedno mówią, a drugie robią, w swoich guru, idąc ślepo za nimi. A jeśli ktoś się, nie daj Boże, z nimi nie zgadza, bo jest napisane. No to wtedy oczywiście należy szybko donieść, bo tam, gdzie mamy do czynienia z guru w zgromadzeniu, grzechy ci wszystkie przebaczą. Nawet to, jak zostawisz żonę i weźmiesz sobie inną. Wszystko ci przebaczą, ale jedna rzecz jest nieprzebaczalna w zborach, gdzie jest guru na czele. Brak lojalności wobec guru nie może być przebaczone. Bo to jest nawet niektórzy z tych guru mówią, że to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie zgadzać się z pomazańcem, który stoi na czele. Cytat. No cóż, a ja to skwituję jak Jan Kobuszewski, być może, ale ja dla pewności tego typu deklaracje między bajki włożę, bo tego Biblia nie mówi. Pismo Święte mówi, że mamy badać pisma, czy tak się rzeczy mają, a nie być... Nie podążać za przewodnikami, którzy sami są ślepy i innych, którzy są też ślepi, w błąd wprowadzają. Kochani, słowo Boże, zawsze i na wieki. Zwróćcie uwagę na Jeremiasza jeszcze może proroka. Jeden prorok, pisarz, i grupka takich zakonspirowanych ludzi, którzy ich wspierali. Ale nie, nie, nie głośno, tylko po cichu. Ukryjcie się, żeby was nikt nie znalazł, żeby nikt o was nie wiedział. Byli tacy ludzie, prawda? Ale ogólnie Jeremiasz i Baruch byli sami, ponieważ oficjalnie wszyscy byli przeciwko nim. A jednak nie poddali się kłamstwu, głosili prawdę. I dzisiaj czytamy o Jeremiaszu, o Baruchu, ale gdyby tacy nie byli, to byśmy o nich nie czytali. Czytali. I nie, nie cenili tak, jak dzisiaj właśnie ich za to cenimy, ponieważ nawet królów się nie bali, a głosili prawdę. Kochani, niech Pan pobłogosławi swoje słowo, a imię Pana naszego Isa Chrystusa niech będzie uwielbione. Wybaczcie te krótkie rozważanie i myślę, że warto wyciągać z tego wnioski. Proszę bardzo, czytajcie Słowo Boże. to, badajcie Słowo Boże. Księga Izajasza o tym mówi właśnie. Badajcie, bo Duch Święty to wszystko zebrał dla naszego dobra. I potem powtórzone jest to również w liście do Tymoteusza. By Boże był doskonały, do dobrego dzieła przygotowany. Słowo Boże naprawdę jest bardzo ważne. Nie ma żadnego uświęcenia innego niż tylko przez Słowo Boże. Nie pomoże Wam najlepszy zespół na świecie. Żadne organy najlepsze na świecie. Żaden celebryta nam nie pomoże najlepszy na świecie. Potrzebujemy słowa Bożego. Ono przekształtowuje nasze życie. Ono nas uświęca i ono sprawi przez Ducha Świętego, że będziemy podobni do Pana Jezusa i otrzymamy Jego chwałę. A skoro wspomniałem Jeremiasza, to On taki, taki piękną rzecz podał w swojej księdze: Ziemio, ziemio, ziemio. Słuchaj słowa pańskiego.